Natalia, a dzisiaj gramy Smash Road 2. To jest ta gra z pierwszego odcinka z Daily. No i co? No, wczoraj była rocznica kanału. Odbierzmy sobie gifty. Daily. Otworzymy sobie parę kapsuł. Jak jeszcze nikt nie grał w tą grę, to chodzi o to, że autami ucieka się przed policją. Żeby dwa razy otworzyć kapsułę. Otwieramy. Ajajaj. Auto. Nie. Tak. Czyli możecie zostawić łapkę w górę i suba. Chyba dobijamy powoli do 300 subów. Do 200 subów. Tutaj otwieramy jeszcze raz. Lala. Spoko. Ta gra jest naprawdę spoko. Ale jak się nie zna, to trochę średnio. Okej, zaczynamy. W nią też trzeba umieć grać. Ja się nauczyłem w nią grać u mojego brata. On mi wtedy pokazał tą grę. Ona jest w miarę świeża u mnie. Grałem ją dużo u mojego brata. Ja sobie tak ją właśnie wtedy testowałem i ją ostatnio pobrałem. Kurczę. Ladę, ale to zepsułem. Au. Ajajajajaj, widzowie. Zepsułem to. Wow. Czyli odpalmy sobie mapę i zobaczmy, gdzie możemy pojechać. Gdyby ktoś nie grał tą grę, no to spoko, jest polecam. Okej, mapa. Nie mam sobie blisko. Zmienimy sobie autko. Legendar, a nie. Mam jedno epic. To. Okej, widzowie, zaczynamy. Tutaj lecimy. Tak jak myślałam, mapa nam się zmieniła. Ale też dziwię się trochę, jak zmieniliśmy auto. Ale też. Zawiedzicie, że mi to tak słabo poszło, bo pierwszy raz grałam w ogóle w tego, tym autem. O, $50, spoko. To jest u mnie 22. Co daily trwa, teraz odcinki będą tak później. Postaram się przez weekend robić tak w normalnych porach, bo niektórzy mogą teraz spać. Ale i tak codziennie macie odcinek. Jakby się zdarzyło właśnie, że wleci jakiś odcinek, nie mam o pierwszej albo drugiej, to i tak w ten dzień wtedy będzie odcinek. Więc tak jakby było po prostu daily, tylko że wiecie, ja często nagrywam odcinki po prostu wieczorami i czasami jak jest jakiś dłuższy odcinek, to po prostu nie zdążę się wgrać na YouTube'a. Ktoś nigdy nie miał do czynienia z nagrywaniem na YouTube, to może nie wiedzieć, o co mi chodzi, ale ktoś miał, to wie, że filmy muszą się przesłać na YouTube'a. To jednak czasami trochę zajmuje, jak jest jakiś dłuższy film. Jak krótszy, to nie tak dużo. Ale jednak czasami trochę to zajmuje, więc jak będzie jakiś odcinek, o...
o pierwszej albo drugiej, to możecie na to przymrużyć oko. Cześć, proszę, będziecie mieli dwa odcinki w jeden dzień. Będę się zawsze starał, żeby tak nie było. Sobie, bo ja mogę planować, o który będzie odcinek, ale nie tak, że, nie wiem, prześlę się o drugiej w nocy na przykład, to ja nie mogę zaplanować, że on będzie wcześniej. On będzie wtedy, kiedy się prześle, nie mogę, jak już będzie przesłany, to jedynie mogę zaplanować, że nie wiem, chcę, żeby on się opublikował o 16, bo na przykład nie mam czasu, żeby go w tamtym momencie opublikować, to mogę to ustawić, ale nie tak, że jak film, którego w ogóle jeszcze nie ma na YouTubie, że mogę sobie od tego wgrać. To tak, no, nie działa. Szkoda. Kiedyś to mi zepsuło kompletnie odcinek. But... To było dziwne. Zobaczmy, uciekamy. Jakiegoś auta. O, auto, fajnie. Tam. Ajajaj, wygrałem 641. Zobaczmy sobie mapę. I w ogóle niedługo będzie lepsze audio. Bo niedługo będę sobie właśnie kupował nowy mikrofon. Nowe słuchawki z mikrofonem, więc będzie lepsze audio. Tutaj sobie polecimy, więc to będzie dla was chyba na pewno. Raczej na plus. Co? Takie pozytywne zmiany będą na kanale za niedługo. Jak ktoś słucha to tak, że nie wiem, sobie gra, to raczej jakoś za dużej zmiany nie odczuje, ale jak ktoś na serio tak słucha, to lekko tą zmianę odczuje i będą odcinki już, nie wiem, właśnie jak ktoś nie oglądał wczorajszego odcinka, to za osobą, która będzie tajemniczą osobą na nagrywaniu i już wam zdradzę, kim będzie za parę dni, może za tydzień, dwa. Co wiem, może dołączę kiedyś jakaś osoba na nagrywanie. Jak ktoś w ogóle nie śledzi moich postów, nawet mógł nie wiedzieć o tym, że planuję coś takiego zrobić. Czy źle, bo w sumie jak macie suba, to wam się wszystko pokazuje, więc chyba większość powinna raczej wiedzieć o takim moim projekcie. My mamy właśnie samolot, do którego wchodzimy i odlatujemy. Okej, widzowie, więc może w ogóle zostałem, widzowie, oskamowany. Legendarnego Stardropa, widzowie, i jutro będzie o tym odcinek. Bo niby każdy dostaje darmowego legendarnego Stardropa, to co? Kupa. Ja nie dostałam, nie wiem jak wy. Pochwalcie się, widzowie. I ogóle, widzowie, w ogóle wyszło Lego niedługo powstanie smoków. Więc możecie sobie oglądnąć. Zachęcam, ja już oglądam, czy nagrywam, a nie oglądam i skończę nagrywać to też.
A nie oglądał? Kurczę blade. To już widzę, że to nic chodzisz mnie nie kosztuje w prawdziwym życiu. Więc to nie działa jak widzowie K-drop. W ogóle widzowie w czasie jak przed wakacjami tego roku. Ale już, bo wiecie kiedy będzie nagrywanie, no to przed wakacjami. Przed wakacjami nie będzie w ogóle takiego komputerowego kontentu, ale przed wakacjami powiedzieć wam widzowie co będzie? CSGO, tak. CSGO, jakieś live z Fortnite'a. Prawda będzie się dużo działać przez wakacje. Wakacje może też parę live'ów porobimy. Niby rok, ale to szybko zleci. Więc jak szybko zleci, to fajnie. To szybko zleci. Też kiedy oczekujecie na nagrywanie, możecie zostawić tego subika. Widzowie, ja mogę sprawdzić mojego pierwszego subskrybenta. Takiego na serię subskrybenta, nie jakiegoś, nie wiem, ja z innego konta. I go pozdrowię niedługo. Ale to się mi pokaże, jak ten widz zasubskrybował, ale już nie subuje. To też mi pokaże, więc pierwszego subskrybenta, który dalej subskrybuje, pokaże na odcinku. Widzowie, nie wiem czy wam mówiłem. A no tak mówiłem wam wczoraj, ale pamiętajcie, że jak nie umiecie robić skinów do Minecraft, to za parę, no za jakiś czas będziecie mogli u mnie zgarnąć takiego skina. To po prostu wyślecie mi na Discordzie i w ogóle serwer Discord wystartuje za niedługo. Dam wam może link do niego. W ogóle widzowie, kupiłem sobie ostatnio nowy zestaw Lego. A idź wam co? Lego Minecraft to jest bitwa w Darkness City, jakoś tak to się zestaw się nazywa, Lego Minecraft i normalnie kosztuje 300, a tam a kupiłem za 150 i tam chyba nie było jednego paru klocków. Więc naprawdę opłacało się. To też nie takich klocków konstrukcyjnych, tylko klocków takich ludzikowych, więc jakby to były takie konkursy, to jest ten zestaw z Wardenem z Lego Minecraft. Jakby na przykład nie było kawałku Wardena, to bym raczej tego nie kupił, ale dlatego, że jedynie tam była, tam jest chyba netherite'owa zbroja, to tam kawałku netherite'owej zbroi nie było. Więc teraz się dało się przebalić, bo netherite'ową zbroję mam. No i to jeszcze da się przeboleć, ale jakby nie było jakiejś części od Wardena, to bym już no, nie kupował po prostu tego. To jak skończymy tutaj, jak nas załatwią. Jedno serce. Nie, widzowie zginą. No będziemy już kończyć ten odcinek.